Siemano wszystkim, tutaj Popa w kolejnym materiale. W tym materiale będzie krótki unboxing, w sumie dwa unboxingi, ale będzie jeden po drugim. Najpierw tego urządzenia jest to krótki kabelek USB na wejście 3.0. Jest to kabelek do przesyłania danych, zdjęć, różnych krótkich plików dźwiękowych, plików graficznych, jak już mówiłem, jakichś plików skompresowanych, folderów zip i tego typu spraw. A ja od ponad roku używam sobie takiego kabelka do ładowania baterii. Spytacie mnie może dlaczego? A cóż, dlatego, że często nie mam czego w szkole ładować telefonu, a jest on mi w szkole potrzebny, no bo siedzę od godziny 9 do godziny 13, czy czasami 15. No i w razie w ogóle czego zadzwonić do kogoś z rodziny, muszę mieć pełną baterię, a nie zawsze ją mam pełną. Zbiorę taki kabelek i sobie w szkole po prostu kradnę w noc. To jest taka jakby mała złogienka. Jest to też poręczne, bo można to schować do plecaka, do torby, do torebki, do nerki, do kieszeni, czy nawet do portfela, więc pod tym materiałem wrzucę wam takie krótkie kable. Jakbyście chcieli, to sobie możecie zamówić, one dużo nie kosztują, a naprawdę jest kabel przydatny i naprawdę dobrze się z niego korzysta. A przede wszystkim jest wyginający się, więc jak go nie zawiniecie, tak możecie go zapiąć. Więc to jest też dobra opcja. I w sumie to może zrobię w jednym materiale, a drugim zrobię to w jednym materiale, a w drugim urządzeniem jest to urządzenie ładujące przejściówkę na USB. Taki przejściówek miałem już kilka. Żadna się nie spisywała w miarę dobrze, ponieważ albo się rozłączały, albo działały bardzo krótko, albo w ogóle nie chciały działać. A ta kupiona w Biedrze, wiem, autoreklama, ale kupiona w Biedrze ma raz, dwa, trzy, cztery wejścia plus wejście mini USB, czyli możemy włożyć ten krótki kabelek, podpiąć go, załóżmy, do komputera i z komputera podpiąć sobie następnym takim kablem następne urządzenie i to urządzenie będzie ładowało i przechodziło prąd przez to urządzenie i do tych kolejnych urządzeń. Więc jest to przydatne urządzenie, to też można zwinąć, no może niekoniecznie zwinąć tak jak dwa poprzednie, jedne poprzednie urządzenie, ale można sobie ładnie, zgrabnie złożyć albo ułożyć jakiś wzorek, komu się jak podoba. I mamy raz, dwa, trzy, w sumie pięć wejść. Każdy jest różnego koloru, więc jak kupimy sobie różne kolory kabelków, to będziemy wiedzieli, który kabel jest od którego sprzętu. Te dwa sprzęty, ten krótki kabelek i tą krótką przejściówkę USB na raz, dwa, trzy, dwa, cztery, na w sumie pięć wejść. Polecam w tym materiale. Miało być dwa, ale stwierdziłem, że będzie jeden,
Bo jeden by trwał minutę, a tego w sumie nie chciałem. Więc dwóch materiałów zrobię jeden, ale jest dłuższy. Więc polecam wam ten kawałek, który jest krótki. Możecie go założyć, tak jak mówiłem wcześniej, na paluszek. A z tego możecie nawet po odpowiednim złożeniu zrobić pierścionek na palec, bo jest w kształcie kwiatka. W sumie to nawet pierścionka. Ten pierścionek mimo wyszedł mi trochę nierównomiernie, ale kiedy z tym polecam wam to urządzenie. Nazwy oczywiście będą pod filmem. To urządzenie ma różne kolory, od razu powiem. Tu są cztery różne, ale są też jednokolorowe lub widziałem jeszcze wersje, gdzie były cztery zupełnie inne kolory, więc w sumie tych kolorów może być nawet do 20 chyba, w zależności do jakie urządzenie sobie jakiego koloru wybierze. I to nie są drogie unboxingi, bo ten mówię kosztuje 3 zł, ten może 20. Urządzenia razem są naprawdę kompatybilne i współgrają razem bardzo dobrze. To mam bardzo krótko. Testuję codziennie praktycznie. Sprawdza się jak na razie dobrze. To mam już 2 lata chyba. I mam taki kabel 2 i będę kupować jeszcze 2. Więc polecam wam zakup tego. Jak i tego. I ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym materiale. W tym materiale to już będzie wszystko. Do zobaczenia w kolejnym materiale, którym będzie chyba jakiś unboxing czy coś. Unboxing cover czy coś. Unboxing był teraz. Przepraszam, że na początku mówiłem, że będą 2, ale tak jak mówiłem wcześniej, myślałem, że unboxing jednego zająłby mniej więcej niż minutę, a okazało się, że nie. A tu mamy już taki dobry materiał, więc ten materiał nazwę 2 w jednym unboxing, albo unboxing 2 w jednym. Na razie trzymajcie się, aha, i pod tym materiałem wypowiedzcie się na temat tego. I na temat tego. Trzymajcie się. See ya.